Hej, witajcie wszyscy serdecznie, z tej strony przemawia do was moi drodzy parafianie, znowu jeszcze raz i po raz kolejny Remix, Ashgan i Wojtasze. I witamy was z ostrą schizą do kolejnego odcinka, kurwa mać, przepraszam. Zagrajmy w Cywilizację 5, zapomniałem, że jest strzał na strzałki, a nie na WASD i wydałem jakiś rozkaz komuś niepotrzebny. Dobrze, nie Harakiri na przykład, albo... wysłać stolicę. Dobra, co tu się w ogóle dzieje? O, jak ja dużo punktów mam, nie? No troszkę. Się tak mogę czuć zadowolony, nie? Ale Egipt, widzę, że przypomniał mi się Egipt, nie? No fajnie, zapomniałem... że miałeś mu dosadnie powiedzieć, że chcesz mu spuścić, wiesz. No, bo mi tu pryszcze nanosi na moje ziemię. Ja nie pamiętam, co ja tu robiłem. What I'm doing here. No serio. Dobra, ja tu zbuduję sobie słynne miejsce w tym miejscu. Słynne miejsce w tym miejscu? No, w sumie tak. Czuj, czuwaj. Nie chcę zaokrętować się. Kiedy waj waszej to prowadzi wojnę. Uzali odprowadzi wojnę. Ja muszę zobaczyć, co ja tu mam. Ja nie pamiętam, co ja tu miałem robić w ogóle. Aha, bo mi się Beethoven urodził. No jo. Wolfgang? To tak może nie, być? Nie, miał Beethoven na imię. Louis. Beethoven? Serio? Czekaj, zaraz. Louis Armstrong. Ludwik, o. Ludwik, właśnie. Kliknąłem turę, no, jakby co, to. I jest wszystko okej, okay, chyba. Jak klikniecie turę, to zobaczymy do końca, bo chcę... Boże, nas umie, coś tam umiera. Ile czasu macie dzisiaj? A, nie wiem. Tak, to 19 mógłbym posiedzieć sobie chętnie. To super. To. A Remix, dasz radę? Do której? Do 19. A no? No to super. Prawidłnie, nie? Prawidłnie. I co? Co ja mogę to tutaj skomentować? Szczerze mówiąc, ja nie mam zielonego... Już 2 tygodnie to za dużo. Nie pamiętam, co tutaj mieliśmy robić. Kliknąłem następną turę. Kliknęliście po następnej turze? Bo to jest ten element do sprawdzenia, czy my damy radę, czy się nic nie zatnie w tym czasie. Nie, no to już śmigło, także zaraz tu. Boże. No ten Waszyngton jest kretynem, idiotą i durniem w jednym. Czemu? Co się stało? Jeszcze bliżej mnie sobie tutaj miasto nowe założył, nie? Chodź. Odkrywasz odlewnie metalu. Super. To za głąb. Powiedzcie mi, przyjaciele. Friendsy. Czemu wy się przesunęliście ci? Chwila. Pieprzony Egipt. Dobra. Jeszcze raz będę musiał potem was wybrać, bo wam coś odwaliło. Właśnie, muszę zamienić nazwę Bostonu i Nowego Jorku. Ja nie wiem, kiedy iść na Wenecję w sumie. Bo oni mają 16 punktów obrony tylko, ale nie mają wojowników żadnych naokoło. Chociaż się zastanawiam, czy moje zadowolenie nie wytrzyma kolejną ofensywę, to jest raz, i czy wytrzyma to moja reputacja, szczerze mówiąc. Chyba trzeba nazwać. A co, masz jakąś reputację niską strasznie? Znaczy, ja nie wiem, gdzie się to sprawdza, ale już jedno miasto, czy dwa nawet chyba, już je robiłem inwazję. Tu nie ma czegoś takiego jak reputacja, to masz tylko zadowolenie tych, wiesz, no, twoich tam mieszkańców. Jazda konna mi się przyda. A, chyba tak się pisało. A, dobrze. Nie, teologię sobie wybiorę. Wy, czuj, czuwaj. Ja będę musiał jakieś pokojowe stosunki gdzieś z Waszyngtonem, przykro mi. Bójcie drogę. A co tam, cisną cię, czy co? Znaczy, ten Waszyngton jest za ciężki na razie do zdobycia, wiesz, tak z marszu, żeby ich cisnąć. Aha, no bo ten, ja teraz zajmę mu Filadelfię i zostanie mu jedno miasto, bo ja też Waszyngton odpuszczam na razie. Bo tutaj Filadelfię sobie postawił radośnie, więc ja sobie ją zajmę. No też. A muszę się przygotować na Egipt, więc... Aha, na Egipt, no dobra, no to ten, to będziesz teraz walczył z Egiptem? Znaczy, no spokojnie, nie? Ja się muszę pierw tutaj przygotować, bo tu gdzie wojsko ja trochę podupadło. Zadowolenie na minusie. Egipt znowu zapierdala z jakimś, kurwa, osadnikiem. Nie. Gdzie się to sprawdzało? Góry są moje, więc mogę coś na nich budować. Postęp zwycięstwa. W ogóle dużo miejsca do budowania jeszcze. Dobra, okej. Ja klikam turę. Cykam. Cykasz?
Ja nie wiem, czy się wam bardziej czy mniej podoba to widzowie ta seria niż te cztery pierwsze odcinki wcześniejsze. Zupełnie inaczej to wygląda, bo teraz o wiele bardziej się na grze swojej skupiamy niż wtedy. Ale z kolei nie opowiadamy, nie mamy różnych tych opowiastek i tematów do dyskusji jak kiedyś. Story of my life. Ale chyba lepsza wersja jest jednak tak, jak skupiamy się na kampanii, ponieważ... Tak mniej januszowato wyglądamy. Mniej januszowato, to... Mniej januszowato i... Januszel cywilizacji. Wąsate Janusze cywilizacji. Muszę wąsa no nie, zapuścić no, z kamerką stary, nagrać. A Egipty z pieprzej. Rosja, z czym mi tutaj płyniesz? Z wódką. Przyjmij ich. Wybierz produkcję opatrzenia. Skasarkel głoduje, super. I dom. A może coś, co mi zwiększy zadowolenie? Nie. Nie, to nie. Ło, ja, panie Jezus Maria, jak mi dochody skoczyły, jakim cudem. Dochody, dowody. Chwila. Daj mi coś z marmurem i kamieniem. No, rzeczywiście mam kamień. Tylko czy mi się opłaca rzeczywiście to tak budować? Myślisz, że ci się opłaca? No właśnie się to tak wątpię jeszcze, że mówiąc. Chociaż mam żelazo i mógłbym kuźnię. O, tu są drzewka. Trzeba je ściąć. To wezmę sobie. Kuźnię w tej sytuacji. Obóz, trzeba go skasować. Zmień to, bo kretyńsko to wygląda. Okej, panie. Podejdź tutaj i wybuduj drogi. Nie, wracaj. Wy... Co ja buduję w ogóle? Idziecie tutaj i czuwacie. A, ty, ja niedługo dwa cudy postawię. Jakie? A, epopeję narodową i HG Sofię. O, proszę. Więc to znowu będzie skok punktowy. Czy jakiś cud buduję? Możesz dać mi chwilę, żebyś mnie nie ubiegł niechcący? Czy to, co ja buduję... Czy to, co ty budujesz? Tak, ja mam 6 tur do Chinchen Itza. A, ja tego nie mam. Okej, okay, a ja bym sobie zamówił za 7 tur porcelanową wieżę, jakbym mógł. No spoko. A kurierem, czy... Znaczy tak za pobraniem bym wziął, wiesz? Się zastanawiam, czy tą Wenecję nie zająć. Zajmuj. Nie bądź żyła. Tylko potrzebowałbym więcej żołnierzy. Więcej żołnierzy. Dobra, karczuj. Dawaj tam. Tylko ja zostałem. A, no. Przepraszam, już. Cykaj, synu, cykaj. No kurde, znowu się opuszczałem. Musisz wciągać przed odcinkami. Nie, ale... Czy skończyło się srebro od ciebie, tak. Aszka? Zaraz tutaj będzie nowe sreberko. Srebero. Do kanapek będzie. Przy ilu niezadowoleniu jest bunt? 10 chyba początek, a 20 to już jest taki konkretny. To ja minus 7. Minus 8 rośnie, fuck. Budujcie to. Okej, okay, dziękuję bardzo. Muszę się rozejrzeć, czy ja mam tutaj w opatówku bym... Nie, no ja musiałbym sobie powerbować co nieco. Syjamska jednostka ucznicza. Okej. Okay. Panowie. Nasze człowieko pomyśle. Czy mieliście karczować to już? No jak on nie zginął? Jak on śmiał nie zginąć? Dostał skminia w głowę i jeszcze żyje. O, w Romie to już by, kurde, cały oddział poległ. No. Dobra, mamy badania. Co ty tutaj budujesz targowiska? Szybszy rusz przez pola, drogi. Nie mam dróg jeszcze, więc...
Ashgan, ja bym ciebie poprosił jednak o to srebro. Już momencik, dyplomacja. A ja mogę ci coś dać, co mam w nadmiarze. No, nie mam nic wyjątkowego w nadmiarze, co bym mógł ci dać. Bo na przykład srebro to ty masz 6 jednostek, a ja wszystkiego mam. Tego, czego ty nie masz, to ja mam wszystkiego po jednej jednostce. Dobra, a możemy sobie umowę naukową skleić, jak chcesz. A i co, będziemy się wymieniać tak właśnie technologii? Nie, to działa na tej zasadzie, że po 25 turach dostajesz boosta do nauki, takiego tam, nie wiem, zależnie od kwoty. Ale to 167 sztuk złota kosztuje, nie? Tak. No dobra, ale mnie stać. Wtedy zostanie ci 60. Ale srebro dorzucisz? Przynajmniej jedną jednostkę przynajmniej. Dorzucę, jasne. Trochę cygaństwem zalatuje. Cygaństwem. A dorzuć srebro, panie. Panie, nowe perfumy, nóżki. Dobra, ja kończę swoją? Ja też już kończę. Ja sobie też rezerwuję kolejny ten cud. Jezu, ile wy tego budujecie? Zamek Himeji. O kurde, to tam ten, będziesz miał chyba sporo tego, nie? Macie tego, co nie? budować? No właśnie, już wszystko wybudowane. No to... Himeji chyba daje ten, nie? Wojsko chyba dubluje, czy nie? Siła czy bojowa była... się zwiększa o 15%. A, siła bojowa. Tak kojarzyłem właśnie, że coś ten zamek jest dobry. Taki średni w sobie jest. Czerwony fort jest spoko, bo on dubluje chyba... Nie, czekaj, nie czerwony fort. Krakotowa armia, o. No, a co z cudu świata. Co budujesz, przepraszam? Będę budował zamek Himeji. To ja nie mam tego nawet. To jest w rycerstwie. To ja idę w edukację i dlatego porcelanową wieżę bym chciał zbudować. No to my się nie pokrywamy nawet teraz, bo ja mam zupełnie inne. Ja na przykład mam skarb państwa, który by mi się. No, każdy inaczej widzisz. No, to jest tak fajne. To jest fajne, no. Do zadowolenia mi się przydadzą bardzo. No mi też sobie by się przydało. Łopanie, jest Akademia Narodowa plus 3 do nauki i nauka plus 50% tempa. A właśnie ile dostajecie nauki na turę? 41. Ile? 52 ja mam. A, jest 56. 41. I hajsu dużo jest, fajnie. Indian dostałem. No ja mam hajsu plus 11. No ja mam plus 15. Ja taki biedny. A ja minus 4 mam kasy. Teraz będę drogi budował. Trzeba zwiększyć przepływ. Umowa naukowa zakończona z remisją. To nice. Bierzesz pikoń. Mój wpływ na Wenecję słabnie. No a co mnie to obchodzi, jak ja chcę Wenecję? I rycerstwo przyspieszyło się o 4 tury. O jak super. Mnie też właśnie skoczyło o 3, także spoko. Ej, czy pod nazwą miasta jest jakiś pa... Czekaj, bo Rówiec prosił o wieloryby. W dupie mam wieloryby, panie. Ja chciałbym wybudować... łuczników na przykład. Pikinierów ja mogę. Albo strzelców rydwanowych. No jaki wznok kolejnego pryszcza mi postawił. Ja właśnie zajmuję Filadelfię. Klasycznych wojowników wybuduję sobie. Przyłącz miasto. Niezadowolenie o 6, tutaj mam minus 3. Pa. Czy tutaj wojaków wysłać? Mam i robali. Wy nic nie możecie tu zbudować, ale jajca. Co ja chciałem? Zbudowa farmy. A wy podejdźcie tutaj. I teraz tak, moje pytanie. Czy pod miastem przypadkiem jest pasek jego życia, że się tak wyrażę? Znaczy jak atakujesz, to ten pasek się... To jest ten pasek bardziej... On się taki nad miastem. Nad nazwą miasta to nie, wtedy to się nie. Ciąży pasek. Bo mam Wenecję i pod nim jest taki czarny pasek, gdzie na początku jest ciut niebieskiego i cały resztę jest czarny. I się zastanawiałem, czy to nie jest, przepraszam, jakby życie miasta i że ktoś z kimś walczyli i są osłabieni teraz. No to nie, wiesz co, chyba nie. Są twoje wpływy na nich. Aha, czyli że są wpływy tak, słabe. Masz rację, no? No dobra, ale i tak chcę ich podbić, więc 16 obrony to jest dużo niestety. No ale jak dwie katapulty wystarczą. No nalajcie. Nalajcie? No. To się zorganizuje dwoma katapultami i muszę ściągnąć jakichś wojowników.
O panie. Jeśli mi zabierze tych robotników. Ty, Ramzes cię wyprzedził, Ashgan. A to menda. Ale to o, za turkę miał ten. Frakcja, którą ja miałem grać, cholera. I Egiptem? I Egipt? I Egipt. Coś mi brakuje tych wojowników. Czy ja gdzieś ich posiałem, przepraszam? Ubiję usiekę. To dobrze byłoby jednak ich powerbować. O kurde, klikałem następną turę, co jest? No ty już jesteś kit. Teraz czekamy tylko na Ashgana. Wenecja, jeśli ma... Nie, czekajcie, on ma łuczników jeszcze chyba. Znaczy nie, łucznicy są w mieście, dlatego ma obronę Wenecja 16. Co dobrze byłoby wysłać na nich? Na łuczników? Znaczy na miasto, które ma obronność 16. Obronność 16 i ten, przez to, że łuczników ma w sobie. Czy dwie katapulty i ilu wojowników? Trzy oddziały lekko muszą być chyba. No, chyba że masz samurajów, bo samuraje to kurde są czołgi. Ale technologicznie ich nie masz. Wiem. Ale ty masz tych, mohawków? No. Dobrze mówię? No, to bo oni powinni tak ogarnąć dość mocno. Asgard. Tylko ja nie mam co budować w sumie. Mylwajno, kuźnia, ogród. Szarnie. Dobra. Fuck, nic mi nie daje tego. Zadowolenia. Ci już się robią. Tutaj trzy tury zostały. Jacyś Amerykańcy do mnie idą. Dobra, rezerw... Buduję inny cud. Czemu? A, jaki? Notre-Dame. A kurde, ty. Muszę zadowolenie, tak patrzę plus miałem 10. Chciałem to zarezerwować na przyszły cud, ale... ja teraz robię tą. No, tego nie mam. Czy wierzę, jak chcesz. Czy ja będąc w ogóle jakimś takim indiańskim państwem, to czy przypadkiem ja w ogóle nie mam, że się tak wyrażę, zupełnie innych cudów do wyboru? Nie no, masz te same. Nie, to nie ma znaczenia. Technologia po prostu inna. Inne badania lasłeś. No bo patrzę tutaj, ja nie mam tego, o czym wy mówicie. Epos, Akademia Narodowa, Epopeja Narodowa, Circus Maximus, Skarb Państwa. No bo to zależy jakie badanie miałeś, znaczy jaką tam dziedzinę badań rozwinąłeś i wtedy to jest właśnie zależne, jaki cud możesz budować, nie? Mhm. Pyteasz mi się urodził. Więc to właśnie od tego zależy głównie, nie? Czy przy drogach zawsze opłaca się te stragany budować? Znaczy niekoniecznie. Jak sobie odpalisz, że w tym miejscu będziesz miał na przykład jedno pole żywności, to wtedy sobie rzuć tam stragan ten właśnie, bo on ci będzie generował złoto. A jedna jednostka żywności, no to w sumie to tak nie za wiele, nie? Dobra, chyba wszystko będzie. Czyli mówicie, że coś naprawdę poważnego się dzieje przy ilu niezadowolenia? 10. Fuck, mam 9. Jakieś miałem 20, to... No. Trzeba będzie tu ogarnąć z wojskiem zaraz. Ja chcę zająć Wenecję i na razie przystopować. Będę miał tak od południa w gór do północy państwo będę miał. O, Angor Wata ktoś postawił. No, muszę się śpieszyć. Już się bałem, że mi coś zajebali, nie? No to jest ten dźwięk, jak przychodzi. No, takie. Wow. Chyba teologię. Hashtag teologia. Hashtag teologia. dobra, nauka. Czy jazdę konną sobie brać? Edukację może sobie wezmę. Education. Samych 40 tur, o Jezu. Ło, panie, jak wezmę stal, będę miał ciężko zbrojnych. Rycerzy, opłaca się? Czy za wcześnie jeszcze? Jazdę konną wezmę, bo to jedna tura jest tylko. Ja do tej pory nie zrobiłem, robakowo. Spoko nazwa.
Koloseum. Koloseum sobie wybudujemy. Wy co tu budujecie? Budowa tartaku. Czy oprócz dróg mogę jeszcze coś sobie wybudować w danym terenie? Mogę, nie? No, tak. Nie przestawiajcie mi. Panowie, idziecie tutaj. A panowie tutaj. Dawać was... roboli. Gdzie was posłać? Seriously, nie wiem gdzie ich posłać. Dobra. Bankowość. Trochę tych jednostek bojowych wyślę. Artysta, operę mi dają, ermitraż, kaplica sekstyńska, Kreml. 11, 16. Ło, panie, czemu Robakowo jest tak silne? Czy to możliwe, że ja do miasta wrzuciłem jednostki? Jak to sprawdzić? Czy no to będziesz miał ikonkę jednostki obok miasta. A, to nie wrzuciłem. To Robakowo się tak... A, może przez to, że góry naokoło są, dlatego tyle punktów daje. Możliwe. Ale to jest dosyć młode miasto, chociaż nie aż tak młode. Z drugiej strony, jak teraz sobie przypominam. Co to? Odkrywasz rycerstwo? Nie. Dobra. Plus 27 złota. Ha, ha, ha. Ja plus 3. Bogactwo. Genua i Egipt zostają sojusznikami. Kto jest na drugim miejscu? Ten Egipt? Tak. I to nieźle do góry podskoczył. Już mnie goni teraz. Zaczęła się moja tura. Okej, okay, i teraz to. Kompas czy inżynieria? Na razie nie mam warunków, żeby z nim walczyć. Można budować most na rzekach. Rycerstwo. Opłaca się rycerstwo? No ja właśnie zbadałem. Dobra. Chociaż edukacja. Dobra, rycerstwo weźmiemy sobie jednak. Podjedźcie tutaj, panowie. Podjedźcie tutaj, panowie. W Sarkelu mam 119 ludzi? A ci mohałkowie bardzo szybko się poruszają. Tak patrzę. Chociaż nie tak szybko, jakbym chciał. Ale nie można mieć wszystkiego, nie? Czuwaj. Czuwaj. Drogi budujcie. Wy tutaj czy coś możecie zbudować. Idźcie tutaj. I nie macie punktów ruchu, trudno się mówi. Co wy robicie? Nic nie robicie. Budować! Dobra, za turę będę miał ten cud świata. No ja za 8 dopiero coś tutaj powolnie działają. Boże, to z tym gniotem nie mamy przejść teraz. Między moimi miastami te pieprzone miasta egipskie, nie? Dobra, turkę ja już strzeliłem. O, barbarzyńców dostałem. Ja nie wiem, zależy jak pójdzie sprawnie ta kampania, bo jeśli od teraz będzie iść w miarę sprawnie ta kampania, to my pomyślimy jeszcze o jakiejś kolejnej kampanii w przyszłości, tylko może na mniejszej tej mapie, bo no... No i na dodatkach myślę też. Ja tylko, czy my nie powinniśmy z Ashganem też mieć dodatków? Ashgan ma. Ja nie mam dodatków. No to już... O, Wojtasze, jesteś kurczę zaraz za mną. No staram się. Skromnie. Mówiąc. Długi dom. Stajnia. A tak naprawdę mam cię kurwa w końcu. No! Udało się. Ej, czy zbudowałeś czyczynicę? Ja. Tak? No, co? Już myślałem, że ktoś ci zajubał. Nie, to ja zbudowałem. Ja mówiłem, że tura mi tylko została. Stajnie może. Albo jak mnie stać, to ja dorobię sobie wojowników jeszcze. Ale to za 7 tur, chociaż to będzie bardziej na zapas. Czy ja mogę drogi poza granicami swojego miasta budować też? Tak. Tak, no. Droga do
Patrz, to Bifrostu teraz nie ma sensu budować. Do Serkela. Dobra, czekamy jeszcze na panów tutaj. 30 złota na turę. Ho, 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 i to cały czas rośnie. Czuję dobrze. Czujesz dobrze. Dobra, 3 oddziały Indian i 2 oddziały katapult ruszą na Wenecję zaraz. Kicin. To może Kicin niech wybierze sobie nie wojowników żadnych, tylko co mi daje do zadowolenia, a nie zżera mi kasy. Nie ma nic takiego. Skarb państwa, cud świata, 10 tur. Fuck, ktoś... zadowolenie na 10. Kto ma skarb? Wyskoczy zaraz. O Boże, pikinierzy? Barbarzyńscy? Barbarzyńcy będą wyskakiwać, nie. Tak, Chinchen. Chinchen Itza. I kurde, nie wiem, co teraz pójść. Czy mecenat przyjąć? Znaczy mecenat ci daje dużo, jak masz dobre stosunki z państwami miastami, a jak ty masz zamiar je zająć, to raczej ci się nie przyda. To może honor sobie przyjmę. No, honor ci tam podniesie troszkę, bo... No właśnie. Ho, 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 no, no, no. Tak, wiemy. Jednostka bez rozkazów, wiem, macie czuwać. Kolejna jednostka bez rozkazów, wiem, macie czuwać. Wy też czuwać, czekamy. Aż wszyscy będą mieli maksymalną ilość punktów ruchu. Okej, okay, i go. Plus 5 mam i dochodów i plus 1 zadowolenia. Kurde, Ashkan farciarz, bo Japonia jest naprawdę mocna. No, przyjemnie się gra, powiem szczerze. Bynajmniej na razie. A czy to jest tak, jeśli ktoś zakłada przypadkiem, czy to nie było tak, że jak ktoś zakłada hosta. Jak ktoś zakłada hosta. Przepraszam na chwilę, okej. Okay. No budujemy farmy. Jak ktoś zakłada hosta i ma dodatki, to czy przypadkiem nie jest tak, że on dostaje. Wszyscy pozostali goście też mogą grać na tym dodatku? Możliwe, że tak jest. A też jest, no właśnie nie wiem. Dobra, panowie, jeśli byłby to Total War, to bym zapisał teraz grę. Może jeszcze jedna tura. Ty, ja mam tutaj jakiś projekt Utopia, że po przejściu przez 5 gałęzi polityki masz rozpocząć projekt Utopia w jednym ze swoich miast i zjąć zwycięstwo kulturowe. A ja też coś takiego miałem przed chwilą. Znaczy przed chwilą, no jakiś czas temu. Mecenat. Da, wy nic nie budujecie? Czemu nic nie budujecie? Czy możecie coś budować? To handel, oczywiście, że handel idziemy. Widzicie tutaj na przykład. Wieści. Dobra, wybaczcie panowie, bo jeszcze mam chwilę tutaj. Jak daleko możecie podejść do miasta? Podejdźcie tutaj. Wszyscy mają co robić? Mają? Mają. Się cofnij, się ulepszysz. Nie macie punktów ruchu, nie? No to jest problem. No wy nic nie macie robić. Możecie iść do miasta i tam czekać. Dobra. No wiem, kurde, jak mnie to wkurza. Uśpi. Uśpi. Uśpi pieska. Uśpi szczeniaczka, kurwa. Waszyngton i Genewa zawierają pokój. Po co? Lepiej się... Będzie nudno. Po co? No właśnie. Waszyngton zaraz z nikim już więcej nie zawrze pokoju, kurczyło to. Ja w sumie nie sprawdziłem, czy to się czy ja nagrywam. No trochę byłby fail, ci powiem. Delikatne. Przygotuj się do strzału. Przygotuj się do strzału. Boże, co za gimby mi tu za ochrę marzył. Nie. A gdzie zauważono wroga? Wiem. Idziecie tu powolutku. Boże, jak mnie te robole denerwują, że może co turę im mówić, co mają budować. Dobra. Tego. Dlaczego? Ale wiecie co? My byśmy tutaj chyba jednak skończyli ten odcinek. Mówisz za prawdę?
Powiadasz? Powiadam, bo jest 30 minut dokładnie. Damn. No, widzisz, jak to szybko poszło. Tak czy owak, tutaj będziemy kończyć ten epizod. Mam nadzieję, że w miarę się wam podobał i zapraszamy was do kolejnych odcinków Zagrajmy w Civilization 5. Irokezi, Japonia, Niemcy. Dziękuję, Remix. Dzięki, dzięki. Dziękuję, Ashgan. Dzięki bardzo. I do zobaczyska. Bye, bye.